świat stanie ci na głowie, zanim wróci depresja, wrócą stany lękowe. Poczuj to, co daje ci surowe zdrowie. Ta, zanim ktokolwiek ci cokolwiek powie. Hej, zanim cały ten świat stanie ci na głowie, zanim wróci depresja, wrócą stany lękowe. Poczuj to, co daje ci zdrowie. Kolejny zachód słońca za nami. Jeszcze rok temu świat walił mi się pod nogami. Z rozłożonymi rękami mówili mi, że niestety za kilka lat będę ślepy. Największe autorytety, okulistyki, różne nazwiska, podobne wyniki. W kółko tylko antybiotyki, ty i bez przerwy sterydy. Ja widziałem świat jakby ze zazaparowanej szyby. Każdego roku coraz mniej wyraźnie, coraz częściej uciekałem w wyobraźnię. Aż w końcu wyobraziłem sobie, że nie poddam się chorobie i że zrobię wszystko, by pokonać te myśli. Fobie. I po środku czułem, że mogę wszystko. Błądziłem po omacku, ale wiedziałem, że jestem blisko. Zmieniłem środowisko, skoncentrowałem się na sobie. Być może jestem egoistą, ale walczę o zdrowie. Ta, zanim ktokolwiek ci cokolwiek powie. Hej, zanim cały ten świat stanie ci na głowie. Zanim wróci depresja, wrócą stany lękowe. Poczuj to, co daje ci surowe zdrowie. Ta, zanim ktokolwiek ci cokolwiek powie. Hej, zanim cały ten świat stanie ci na głowie. Zanim wróci depresja, wrócą stany lękowe. Poczuj to, co daje ci zdrowie. Ej, doszły problemy z pamięcią, do tego lęki. Najgorszy był ten przed śmiercią. Chciałem żyć pełną piersią, ale jak? Kiedy serce wali ci jak dzięcioł i już trafia cię szlak. Wiesz, że coś jest nie tak i już masz tego dosyć. Ciągle chodzić po lekarzach i się prosić. Ej, to książki zaczęły mnie podnosić. Na duchu zostawiłem oczy i skoncentrowałem się na brzuchu. Na tym, co jem, kiedy jem i w jaki sposób. Miałem wiedzę, lecz nie dopuszczałem jej do głosu. No bo przecież większość osób, które znałem, odżywiała się dokładnie tak, jak ja się odżywiałem. Ja z czasem zrozumiałem, że to kłamstwo i że to biznes paja nam do głowy obżarstwo. Zrozumiałem, że to, że jeszcze żyję, to cud, bo własnymi zębami kopałem sobie grób tyle lat. Zanim ktokolwiek ci cokolwiek powie. Hej, zanim cały ten świat stanie ci na głowie. Zanim wróci depresja, wrócą stany lękowe. Poczuj to, co daje ci surowe zdrowie. Ta, zanim ktokolwiek ci cokolwiek powie. Hej, zanim cały ten świat stanie ci na głowie. Zanim wróci depresja, wrócą stany lękowe. Poczuj to, co daje ci zdrowie. Kropką nad i byli Mariusz z Agnieszką. Zobaczyłem ich i postanowiłem pójść tą ścieżką. Wiedziałem, że będzie ciężko, jak przejdę na witarianizm. Ale ostatecznie ileż można zatruwać organizm. I dałem w sobie 2 miesiące i albo wyzdrowieję w końcu, albo się wykończę. To upokarzające, jak niszczyłem sobie życie. Postanowiłem zmienić się całkowicie i poczułem, jak soki pompują we mnie energię. To uczucie, jakby ktoś nagle zmienił ci baterię. Popuściły alergię na trawy i na roztocza. Osłabły dusztości i świat. Światło wstręt w oczach. 2 miesiące na owocach i warzywach. Na sokach, czasowych głodówkach i lewatywach. Na ziarnach i oliwach. Bez pomocy lekarzy ja zmierzam prostą drogą do homeostazy. What? Zanim ktokolwiek ci cokolwiek powie. Hej, zanim cały ten świat stanie ci na głowie. Zanim wróci depresja, wrócą stany lękowe. Poczuj to, co daje ci surowe zdrowie. Ta, zanim ktokolwiek ci cokolwiek powie. Hej, zanim cały ten świat stanie ci na głowie. Zanim wróci depresja, wrócą stany lękowe. Poczuj to, co daje ci zdrowie. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć swoją drogę do długowieczności. Po to, żeby nie zatruwać swojego ciała pokarmem, który jest ugotowany. Każde ugotowanie pokarmu doprowadza je do śmierci. Kiedy wprowadzasz do siebie śmierć, skracasz swoje życie. To jest bardzo ważny element naszego zdrowia. Karmić się żywym jedzeniem. Dlatego surowe warzywa i owoce są najlepszym pokarmem dla ciebie. Oczyścisz sobie w ten sposób swój organizm i będziesz mógł żyć bardzo długo. Będziesz mógł również być zdrowy, a to jest najważniejsza rzecz. Przestać myśleć o chorobach, a zacząć być zdrowym.